Siemanko, siemanko, Michał z tej strony Money Makes Money. Witam serdecznie na kanale. Dzisiaj będziemy sobie odbierać airdropy, będziemy się zapisywać na whitelisty, do tego będziemy aplikować na launchpad, więc mix wszystkiego. Zanim zaczniemy, zapraszam na intro. Ok, pierwszą akcją, jaką tutaj będziemy wykonywać, będzie zgarnięcie airdropa od Loop Market. Informowałem już wcześniej o tym e, airdropie. Robiliśmy również konkurs na Loop Market. Do tego airdrop jest dla wszystkich, którzy stake'ują LUNE albo STT, albo token MINE. Podobno Loop miał problemy z obliczeniem e, konkretnych wartości tego airdropa. Także nie pytajcie się mnie, dlaczego ja dostałem tyle, a dlaczego ja dostałem tyle. Nie wiem, więc wchodzimy na DEX LOOP MARKETS i łączymy go z naszym portfelem TERRA STATION. Tutaj zjeżdżamy na dół i mamy zakładkę Airdrop. Jak tutaj klikniemy Claim, to się okaże, że mamy 354 lupy i klejmujemy je. Zatwierdzamy hasłem, no i elegancja. Jeszcze się zatwierdza, bank. Mamy to, mamy 354 tokeny lupa o równowartości 453 USD. Tutaj, jeszcze jak wejdziemy na farm, to tutaj jest informacja, że od 7 czyli od wczoraj do 21 października, wszyscy, którzy będą dawać płynność na deksie lub, będą mieli możliwość otrzymania kolejnego 1 miliona tokenów LUP który będzie obliczany, oczywiście, na podstawie tego, jak dużą daliśmy płynność i jak długo tą płynność trzymaliśmy. Więc wchodzimy sobie tutaj na pool i wybieramy lub. Wybieramy UST. Ja może wszystkiego nie będę dawał, nam 250, stówkę sobie zostawię. Pamiętajcie, zawsze, jak dajecie płynność, to jest oczywiście para tokenów i ta para, Musi się równoważyć, czyli po tej stronie musi być taka sama wartość jak po tej. Czyli 250 tokenów lub ma wartość 319 UST. I klikamy Provide. Zatwierdzamy hasłem, i dzieje się teraz cała magia. No trochę wolno się dzieje ta magia. Dobra, mamy to. I tak jak widać dostaliśmy teraz 264 tokeny Loop UST LP. 2 dolary aż nas to kosztowało. Hmm. No i ciekawe, czy tutaj możemy zastejkować jeszcze te LP. No nie, jeszcze nie. Tak jak widać, coming soon. Ale będzie można tutaj stejkować token Loop i Loop R. Loop R, to zaraz wam wytłumaczę. Wejdźmy sobie tutaj na community. Zobaczmy co tutaj się Zadziało. Ostatnio też Wam pokazywałem tą część tej platformy. Musimy się zalogować. Dobra, na tej przeglądarce akurat nie mogę się zalogować, nie wiem czemu, ale zaraz Wam pokażę z drugiej. No i tutaj mamy, generalnie nie było jeszcze IDO tego tokena. Na ten moment cena to 1,27 centów. Myślę, że warto się zainteresować tym IDO, bo w przedsprzedaży jest za kilka centów. Można go farmić oczywiście na Pylonie, tak jest, tutaj są różne pule, tak jak widać środki będą zablokowane, ale to o tym już ostatnio Wam mówiłem, także zapraszam na poprzednie wideo odnośnie Loop Markets. Ok, więc tutaj mamy tą drugą część platformy i tak jak widać na balansie pojawiły mi się 108 tokenów, od ostatniego wideo nie robiłem tutaj w sumie nic. Więc mam 50% jeśli chodzi o zaangażowanie na tej platformie, i moja wypłata, która pojawi się na koncie za 20 godzin, to będzie 50 tokenów. Oczywiście te tokeny LoopR nie będą miały takiej samej wartości jak Loop. Tutaj mamy to wytłumaczone w takiej postaci graficznej. Loop jest to centralny token tej platformy i możemy go zarabiać dzięki właśnie dawaniu płynności na tym deksie. Co przed chwilą zrobiliśmy. A LoopR to jest ten community token, czyli token społeczności, którym jesteśmy wynagradzani właśnie za pisanie artykułów, za ocenianie ich lub za komentowanie. I obydwa te tokeny będzie można później stakeować, by zarabiać następne nagrody. Jeśli nie macie jeszcze konta na Loop Market, to wkleję mój link referencyjny w opisie. Zapraszam do skorzystania. Widzę, że mam tutaj notyfikacje jakieś, ale w ogóle one się nie ładują. A. Mam tutaj nawet jakieś komentarze. No super, dzięki wielkie. I lecimy dalej. Chciałbym Was zaprosić również na naszą polską grupę Facebookową Terra Luna Polska. Mamy już 707. Uczestników tego zamieszania są tutaj moje filmy instruktażowe, fajnie poukładane. Tylko muszę zaktualizować tą listę, bo na ten moment filmów jest już ponad 20. I każdy ma tutaj okazję zadać nurtującego pytania. Nie ma głupich pytań, czasami są głupie odpowiedzieć, co się zdarza każdemu. Linki będą w opisie. Zapraszam. Dobra, i teraz skakujemy na Binance. Ostatnio również informowałem Was o tym launchpadzie Beta Finance. I właśnie dzisiaj zostało ostatnie 40 minut. Także no, wątpię, że to wideo będzie jeszcze na czasie, jak, jak je opublikuję. Ale można tutaj wrzucić już nasze BNB, i trzeba właśnie to zrobić w ciągu. Kolejnych 40 minut. No, ja nie będę wrzucał wszystkich tych 10 BNB, które niby tutaj mam. Tak naprawdę to ich nie mam, ale wrzucimy sobie jednego. Myślę, że tyle wystarczy. Commit, commit now. Dobra, mamy to. Tak jak widać, zostało już tutaj ulokowane 7 milionów BNB i 151 tysięcy ludzi chce wziąć udział w tym lunchpadzie. Aha, no i ostatnio jeszcze zapisywaliśmy się na tego kutum. Ten trading volume po podobno jest aktualizowany co 30 dni, tak mi zaport powiedział. Ale ja tutaj żadnego vouchera nie dostałem. Mam nadzieję, że ktoś z Was miał więcej szczęścia niż ja. Bo było przecież do zgarnięcia 100 tysięcy dolarów podzielone na dwie różne promocje. I lecimy dalej. Tutaj mamy whitelistę do Akala Akala Mandala, jak dobrze pamiętam. Jest to projekt wypuszczany na Polkadot, więc zapisujemy się na whitelistę. Wpisujemy nasz e-mail. Robotami nie jesteśmy i tutaj musimy zrobić jednego tweeta. Ja akurat tego konta nie używam do takich rzeczy, bo nie chcę sobie śmiecić na moim Twitterze. Mam inne konto do airdropów czy do zapisywania się na whitelisty. Jeśli chcecie, to możecie je zafollowować, ale tam jest po prostu śmietnik. Konto nazywa się airdrop.ml. Link do whitelisty również będzie w opisie. I tutaj mamy kolejną whitelistę, Stader Labs, wpisujemy imię i e-mail, sign up. Trzeba potwierdzić tylko ze skrzynki, ja to zrobię później. Link również w opisie. No i kolejny airdrop od Wu Network. Jeśli posiadacie tokeny Wu to należy je zastejkować u nich na platformie. I wtedy od dzisiaj, przez kolejny tydzień, będą robione snapshoty, i na podstawie tych snapshotów będzie AirDrop Wux. Z tym, że na ich platformie trzeba zrobić weryfikację. Ja już tą weryfikację robiłem wczoraj dwa razy i nie przeszła. Jest to platforma tradingowa, dość zaawansowana, więc również linki do Wux będą w opisie. Mi się jeszcze nie udało tutaj zweryfikować, ale będę próbował zaraz jak skończę to wideo. Dobra, wracając jeszcze do ekosystemu Terra na moment. Wiem, że teraz wiele cexów ma zablokowane wpłaty lub wypłaty po blockchainie Terra, ale mogę Wam pokazać fajny myk, jak można to ominąć. Zresztą z tego co wiem, Crypto.com już odblokowało wypłaty i wpłaty. I tutaj, jak sobie wejdziemy na moją playlistę, to mamy na przykład. Film Terra Bridge, który pozwala Wam konwertować tokeny z Ethereum na Terra i Binance Smart Chain. Więc możemy na przykład do zakupu UST wykorzystać Pancake. Jeśli chodzi o Pancake, to również tutaj jest jeden film. Anonimowe UST z Metamaska na Terra Station. Więc numer 5 lub numer 8, jeśli nie wiecie jak konwertować tokeny, to zapraszam na moją playlistę Terra Luna. I jeszcze krótka zmianka dla fanatyków NFT Terra Pins, czyli żółwiki na terra będą dostępne już w sobotę od 12:00. White lista została zamknięta, teraz będziemy mieć public. Jest ich 10 tysięcy na razie zostało wymintowane 2000. Ja pewnie sobie zakupię kilka. Na każdy wallet będzie można wymintować 3 NFT. Jeden NFT kosztuje 3 luny. Jeśli ktoś ogląda moje story na Instagramie lub na Facebooku, to wie, że miałem możliwość zakupienia galaktycznych panków No i mam nadzieję, że Terapins powtórzą sukces tych terapanków. Zobaczymy. Galaktycznych panków znaczy. Okej, okay, to by było na tyle, życzę powodzenia w odbieraniu airdropów, w zapisywaniu się na whitelisty, zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz dla zasięgów, subskrypcję, jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, się siemanko, pozdrówki, yo! Aha, no i piątek, piąteczek, piątunio, życzę miłego weekendu oczywiście.